Michał jest architektem, który pracuje nad projektem prostokątnej jadalni. Pole powierzchni rzeczywistej jadalni jest 6400 razy większe niż pole powierzchni jadalni na planie. Długość jadalni na planie jest równa 6 cm. Jaka jest rzeczywista długość jadalni w metrach? No dobrze, czyli tutaj nam mówią, że pole powierzchni tej jadalni w rzeczywistości jest 6400 razy większe niż pole powierzchni jadalni na planie. Nie mówią nam, że. Plan jest wykonany w skali 1 do 6400. Tylko, że pole powierzchni jest 6400 razy większe. To jest co innego. Właśnie, zastanówmy się w takim razie, jaka jest ta skala. To takie tutaj pomocnicze rozumowanie sobie przeprowadzimy. Powiedzmy, że mam taki kwadracik o boku 1 na 1. Jakie jest pole tego kwadracika? No oczywiście 1 razy 1 to jest 1. Teraz wyobraźmy sobie, że powiększam ten kwadracik dwa razy. Czyli ten mniejszy kwadracik jest obrazem tego większego w skali 1 do 2. No to jakie jest pole tego dużego kwadracika? No 2 razy 2 to jest 4. No właśnie. Czyli jak bok pomnożyłem przez 2, to pole pomnożyło się przez 4. Gdybym bok pomnożył przez 3, to o ile by tutaj wzrosło pole, czyli ten bok mnożę przez 3 i długość tego boku mnożę przez 3, to pole będzie 3 razy 3, będzie 9. Czyli widzimy, że jak mnożymy wymiary liniowe, czy długości boków, przez jakiś czynnik skali, to pole mnoży się dwa razy przez ten czynnik skali, czyli przez ten czynnik do kwadratu. Jak tutaj pole wzrosło cztery razy, wtedy kiedy bok powiększył się dwa razy, tak jak bok powiększyliśmy trzy razy, to pole wzrosło dziewięć razy. No więc zastanówmy się, jak to jest z tym naszym planem tutaj. Powiedzmy, że mam ten nasz przykładowy kwadracik. No i teraz on jest tutaj powiększony, w ten sposób, że pole, które było 1, to teraz jest 6400 razy większe. Nie wiem, jakie jest pole tej jadalni, ale po prostu wiemy, że każde pole o tyle zostaje powiększone. No to jakie są długości boków tutaj? Ile razy musiałem zwiększyć długość boku, żeby pole wzrosło 6400 razy. No jak wezmę 80 na 80, to to będzie akurat dobrze, bo 80 razy 80 to będzie 6400. Skąd ja to wiem? No bo co to jest 8 razy 8? 8 razy 8 to jest 64, czyli jak tutaj dodam jeszcze 0, 80 razy 80, no to te dwa zera tu się dopiszą, czyli będę miał rzeczywiście 6400. Czyli rzeczywiście tutaj muszę mieć bok długości 80, jeżeli ten był 1, czyli widzimy, że żeby pole wzrosło 6400 razy, to długości boków muszą wzrosnąć 80 razy, czyli widzimy, że ten plan jest wykonany w skali 1 do 80. W takiej skali ten plan jest wykonany. Dobrze, to to jest najważniejsza rzecz, którą tutaj ustaliliśmy. Wiemy już w jakiej skali jest ten plan, no to teraz możemy przeliczyć tę długość, którą tutaj mamy, te 6 cm na rzeczywistą długość jadalni. No, czyli ta jadalnia to jest jakiś taki prostokąt. Podany mam, mamy tylko jeden wymiar. No, ale o ten drugi nas nie pytają. Wiemy, że pole wzrosło o 6400 razy. Już ustaliliśmy, że w takim razie plan jest w skali 1 do 80. Czyli to oznacza, że ten bok długości 6 cm w rzeczywistości musimy pomnożyć przez 80. 80 razy 6 cm. W rzeczywistości ten bok będzie taki długi. No, to ile to jest 80 razy 6? 8 razy 6 to jest 48, czyli to będzie 480 centymetrów. No, i teraz można by pomyśleć, że to już jest koniec zadania, że znaleźliśmy długość, ale tutaj nas pytają, jaka jest długość tej jadalni w metrach. Czyli musimy jeszcze te centymetry przeliczyć na metry. No, ale wiemy, że 1 metr to jest 100 cm, czyli tutaj trzeba po prostu to podzielić przez 100. Jak podzielę 480 przez 100, to będę miał 4,8 metra. I to jest odpowiedź na to zadanie. Czyli widzimy, że najważniejsze było tutaj odgadnięcie, jaka jest, czy też obliczenie, nie odgadnięcie, jaka jest skala tego planu. A tutaj podali nam nie skalę, o ile się mnożą wymiary długości boków, tylko o ile się zwiększa pole. No widzieliśmy, że tutaj musieliśmy troszkę się zastanowić nad tym, jakiej skali to odpowiada. No i takie proste rozumowanie, że jak pomnożymy długości boków przez jakiś czynnik, to wtedy pole się pomnoży przez ten czynnik do kwadratu, doprowadziło nas do tego, że ten czynnik skali tutaj obliczyliśmy.